Hej! Cześć moi drodzy, witajcie. Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Adventure Capitalist. Moi drodzy, nagrywam to w niedzielę, wy ten odcinek również najprawdopodobniej widzicie w niedzielę. Cóż, no pogoda dzisiaj przynajmniej w miejscu, gdzie mieszkam, w mieście, w którym mieszkam, czyli we Wrocławiu, jest po prostu okropna. Tak pada, że no masakra. Wczoraj było... Nieporównywalnie dużo lepiej. Wczoraj była nawet spoko pogoda. No ale cóż, moi drodzy, skupmy się może na treści odcinka. Tak jak widzicie, udało mi się ukończyć ziemię ponownie. Po raz drugi udało mi się ukończyć ziemię. Także, no możecie sobie zobaczyć, ile czasu mi to zajęło. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, nie starałem się, wiecie, nie podchodziłem do tego tak, żeby na siłę skończyć ziemię jak najszybciej. Po prostu, wiecie, podchodziłem do tego na luzie, bo doszedłem do wniosku, że no okej, skończę ziemię drugi raz i co mi to da, tak? Okej, odbierzmy sobie na początku nasz daily gift. O, tu widzę, że już szósty dzień z rzędu się wchodzę do gry, więc mamy już 5 sztuk golda. Ogólnie teraz strasznie to ułatwili z tymi e-daily giftami. To powiem wam, no twórcy idą coraz bardziej na rękę. Oczywiście mogę sobie tu zrobić reset na ziemi, także zrobimy go sobie za chwilkę. Ale zanim to, chciałem wam pokazać nowy event. Znaczy, właściwie to nie do końca taki nowy, ponieważ ten event już był jakiś czas temu. W opisie dam wam, czy w komentarzu, numer odcinka, w którym już po prostu ogrywałem ten event, bo jestem prawie pewien, że ten event już ogrywałem, może inaczej, na pewno jestem pewien, że ten event już był. Czy go ogrywałem, to nie jestem pewien, bo, znaczy, może inaczej, na pewno nie udało mi się go ukończyć, bo miałem, z tego co pamiętam, 1 na 10 tutaj, więc strasznie słabo, teraz już mam 4 na 10 tutaj w tych gwiazdkach. No i zostały jeszcze 3 dni, więc myślę, że spokojnie uda mi się ukończyć. Nie wydawałem na tym evencie w ogóle golda, dlatego wszystko, co tutaj teraz widzicie, to jest coś, co po prostu zdobyłem już przez te dwa dni gry, dwa czy tam 3 dni gry, od kiedy trwa po prostu ten event. No ale dobrze, moi drodzy, wykonajmy sobie dzisiaj reset. Mam 700 aniołków. 700 aniołków uzbierałem chyba po około 3 resetach, także 3 resety do tej pory udało mi się zrobić. 2100 aniołków otrzymamy. Więc zresetujmy. Jak to wygląda? Od samego początku mamy już wszystkie inwestycje. No i mamy tutaj obok taki jakby kontroler, tak? I jak klikniemy w coś, to klikając tutaj, to możemy przyspieszać sobie po prostu. Więc ja sobie na razie kliknę te inwestycje tutaj, bo one trwają długo, ale dadzą nam bardzo dużo pieniędzy na początek po prostu, więc zrobię sobie powiedzmy w taki sposób. Pierwszy menedżer kosztuje tutaj chyba 100, 125 dokładnie, więc już nas będzie na niego stać. Oczywiście, jeżeli wy pierwszy raz odpalicie ten event, no to nie będziecie mieli tego bonusu aż tak z tych aniołków, więc oczywiście wszystko tutaj będzie się dużo wolniej działo. Naprawdę, powiem wam, że jak pierwszy raz odpalicie ten event, to troszeczkę czasu spędzić tutaj trzeba. Jak wyglądają ulepszenia ogólnie? Na początku macie właściwie bomby tutaj, ja nie wiem, czy to jest jakaś... Nie wiem, czy to jest jakkolwiek regularnie, no ale macie na 5 poziomie, na 6 macie naklejkę. No i ja poprzednio, z tego co pamiętam, rok temu, to udało mi się tylko to wbić na 6. Żadnej innej naklejki nie zdobyłem, więc wstyd i hańba. Okej, widzę tutaj, że jest co 2 jakby, czyli tu macie profit razy 2, tu razy 4. Tutaj macie speed, tutaj macie, znaczy się, razy 6, tutaj speed razy 2, tutaj razy 8, razy 10, speed razy 2, razy 11, o to już nieco 2. No to tak jak mówię, ciężko tu się dopatrzeć jakiejś prawidłowości. No ale tak to sobie mniej więcej wygląda. Możecie sobie mniej więcej zobaczyć tutaj. Te miecze mają ulepszenia na tych samych poziomach co bomby, jak tak patrzę. Te takie bombki. Tak, właściwie chyba prawie dokładnie. Gdzieś przestają mieć tak samo. 100, 125, ok. 150, ok. 170, 200 i tu. Bomba ma na 250, a miecz ma na 245. No ale nie jest to jakaś mega różniąca kwestia. Palemki podobnie, tylko szybciej się ulepszenia kończą, bo kończą się już na 200. No ale wiadomo, jest to droższa inwestycja. Tutaj myślę, że też podobnie, tylko że na 175, to pewnie tu się na 150, a nie na 170 kończy, okej. No nie, wiecie, to jest coś, co raczej mało... To się po prostu ulepsza, tak? To się po prostu ulepsza. Bardziej są interesujące te ulepszenia, bo jeżeli wszystko... Są one są co 6 poziomów, jeżeli się nie mylę, co 6 poziomów wszystkiego. I tak jest do 60, potem jest... Tutaj macie 15, 25 i 11. Jak to działa? Jakby wbijecie na 6 poziom wszystkie inwestycje,
to bomby otrzymują razy 50. Potem kolejna inwestycja, czyli jakby jak wbijecie na 12 poziom wszystkie, to kolejna rzecz otrzymuje razy 50. I tak, aż dojdziemy tutaj do samego końca. Jest to właśnie dokładnie 10 inwestycji, czyli jakby 60 poziom. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Fame's World Ted. Aha. Czekajcie, 9. Aha, okej, bo tutaj jest 9 inwestycji. Okej, 9, nie 10, pomyliło mi się. No i jak dojdziemy już do końca, to na 60 poziomie mamy już speed ze wszystkiego razy 2. Potem profits everything razy 50. Powiem wam, to widać po tych ulepszeniach, że tu jest jakiś wysoki profit, bo zobaczcie, no. To musi być coś, co mocno podniesie profit ze wszystkiego, ponieważ kolejne ulepszenie jest dopiero na setny wszystkiego, tak? Czyli to 25 różnicy w poziomach, a to jest naprawdę, naprawdę dużo. Ogólnie tutaj upgrade'y macie razy 13,37, przynajmniej i tak jest chyba do samego końca, przynajmniej do etapu, w którym ja dotarłem. Jeżeli chodzi o aniołki, to na razie jeszcze nic nie udało mi się kupić, bo trzeba mieć 250 milionów aniołków, ja na razie nie mam. No i jakim schematem ja to, że tak to ją robię? Po kolei ulepszałem. Oczywiście kumpli sobie może menedżerów. Po kolei ulepszałem właściwie tyle, ile mogłem, tak? Czyli leciałem najpierw bomby na jakiś przełomowy poziom, potem te mieczyki, potem ludziki. Pamiętam, że na początku chyba wszystko się wbiło na ten piąty poziom około. Znaczy, bomby pamiętam, że już były chyba tak gdzieś na 10 poziomie czy coś. W momencie, w którym ja to udało mi się kupić na 5 poziom, to już bomby były gdzieś tak na 15, powiedzmy, no coś w tym stylu. No i wiecie, potem klasycznie możecie już kupić 6 poziom wszystkiego, więc bomby zostają przyspieszone. Przez fakt, że bomby zostają przyspieszone, możemy je, wiecie, tam jeszcze bardziej ulepszyć. Pojawiają się tutaj ulepszonka do kupienia razy 13, które po prostu pojawiają się, kiedy są potrzebne tak naprawdę. Uzbieracie na nie wtedy, kiedy tego potrzebujecie. Czyli innymi słowy, jak widzicie, że już gra mocno zwalnia, To może oznaczać tylko dwie rzeczy, że albo musicie już powoli wykonywać reset, albo, właściwie może trzy, albo trochę poczekać, uzbierać trochę aniołków i wykonać reset, albo, że najprawdopodobniej musicie sobie chwileczkę poczekać, poodkładać i że tu zaraz będzie jakiś upgrade razy 13, który wam to wszystko po prostu przyspieszy. Ja powiem wam, właściwie czekam na to, aż oni w tych eventach wprowadzą coś nowego, bo właściwie poza zmianami graficznymi, to są wszystko stare schematy tak naprawdę, powiem wam, tak mi się wydaje. Okej, teraz muszę wbić na 18 poziom wszystkiego, żeby te palemki dostały razy 50, no to już może być jakimś wyzwaniem. Oj, zobaczcie, teraz mnie tak średnio na cokolwiek stać. No tutaj te miecze razy 40, na 40 można by było, bo to na 40 to byłyby razy 9, a to patrzcie, biliony. Aktualnie najwyższa kwota to biliony zarabiam. No i zobaczcie, tak średnio mnie na cokolwiek stać, bo na 40 poziom tych mieczy mnie nie stać. No ale oczywiście akurat pojawił się upgrade, więc mniej więcej w taki sposób to działa. No i teraz dzięki temu upgrade'owi będę mógł spokojnie dobić sobie właśnie 40 poziom mieczyków. Zyskają razy 9. Razy 9 zacznę więc tu zarabiać 2 tryliony, więc przerzucam sobie to na mieczyki i przyspieszam po prostu hajsik z nich. W taki sposób to funkcjonuje. Teraz można się starać, żeby inwestycje tego typu właśnie wbić na 25 poziom, bo to ulepszenie na 25 poziom dla każdej z tych inwestycji oznacza chyba profit speed razy 2, dokładnie, tutaj też speed. Po prostu, na 25 poziom dla każdej z tych inwestycji, jeżeli się nie mylę, dla każdej, oznacza to po prostu zwiększony profit razy 2. Okej, co teraz? Wydaje mi się, że najrozsądniej byłoby wbić wreszcie ten 18 poziom i potem palemki na 40, ponieważ jak to zadziała? Profit razy 10 na 18 poziomie dostaną palemki i my go jeszcze przemnożymy, znaczy profit razy 50 dostaną palemki i my go jeszcze przemnożymy razy 10 potem, więc to będzie spoko. Okej, no i jest nasz bonus. No i tak może być ciężko dobić do 40 poziomu, ale podejrzewam, że gdzieś tam zaraz na horyzoncie pojawi się ulepszenie również tutaj. No 292 tryliony to troszeczkę jest, ale można zawsze, wiecie, też gdzieś pojawia się to ulepszenie do bomb na 60 poziom, które da mi razy 10. Razy 10 to będę zarabiał tutaj również w trylionach, wtedy tam chyba 3,7 teoretycznie będę zarabiał wtedy trylionów. I wiecie, a jako że bomby to jest inwestycja, która leci najszybciej, mógłbym wtedy po prostu się przerzucić na nie i klikać. No ale wydaje mi się, że chyba najkorzystniej będzie poczekać na te 200...
Parę trylionów. O, zobaczcie, już jeden aniołek się... jeden aniołek już udało mi się zebrać. Aniołka, więc całkiem spoko. Okej, niech nam się zbiera te 200 parę trylionów, a my przejdziemy sobie na ziemię, by tam wykonać resecik, moi drodzy. 100 razy więcej aniołków zyskam, więc no jak gdyby... No jak gdyby to się opłaca. Kupujemy oczywiście wszystkich menedżerów. No cóż, po raz kolejny udało się ukończyć ziemię. Powiem wam, że planuję serię z gry również od tych twórców. Także na razie może nic więcej nie będę zdradzał. Myślę, że jak będę miał troszeczkę więcej czasu, to sobie właśnie wystartujemy z serią również z grą od tych twórców. I no cóż, liczmy, że będzie równie ciekawie jak ta seria, bo przyznam się szczerze, że mam mega sentyment do tej serii, bo w ogóle, czy wy wiecie, że ja w to Adventure Capitalist gram już 1,5 roku? To jest jakaś masakra. No i patrzcie, pyk, no i cała filozofia, ziemia skończona. Upgrade'y, tu wszystko porobione. Tutaj wszystko odblokowane, 633, oczywiście możemy gdzieś tam zobaczyć chyba, jakie ja tu wykupiłem ulepszenia. No, mam przemnożony profit razy 123 z tych ulepszeń tutaj, jakie wykupiłem. Także oczywiście, no, znacznie mi to ułatwiło ponowne ukończenie ziemi. No i oczywiście najdroższy, że tak powiem, garniturek. Także naprawdę, naprawdę spoko. No nic, wbijmy sobie teraz tutaj. No 203 tryliony mamy. Okej, kliknijmy sobie na mieczyki. Wydaje mi się, że najkorzystniej mi jest właśnie je przyspieszać w tym momencie. No i czekamy na tutaj, na ten razy 13, nie? I potem palemki na 40 albo bomby na 60, co tam się uda szybciej, bo jakby zysk będzie, no może nie, że podobny. Chociaż myślę, że podobny, bo te bomby gdzieś tak idą dwukrotnie szybciej niż palemki, więc jak będziemy za nie otrzymywać 3,7 tryliona, to jeżeli za to będziemy otrzymywali 7 trylionów, to będzie, bo tyle będziemy otrzymywali, jak wbijemy na 40, bo to nam przemnoży razy 10, a bomb na 60 również razy 10, więc myślę, że będzie jakby porównywalny profit, bo tu będziemy otrzymywali dwukrotnie niby mniej, ale dwa razy szybciej. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Okej, stać już nas na to, więc kupujemy. No i co, teraz bardzo szybko wrócimy do naszego poprzedniego stanu, że tak to ujmę, gotówki, czyli zobaczcie, już znowu sobie odrobiłem te 200, nawet już znowu mam powyżej tych 200 trylionów, aniołki powinny, jeszcze nie wystartowały tak na poważnie. Okej, sprawdzam, co będzie szybciej. Tutaj muszę mieć 17 lub tu 7. Co będzie szybciej? Okej, tu jest 7, pyk, więc bierzemy, patrzcie, 100 ileś trylionów, więc to jest to. Oczywiście teraz dobijamy tutaj, bez problemu dobijamy sobie bomby na 60, pyk, jest. No i co, po 70 trylionów teraz tu zgarniamy. Wydaje mi się, że teraz powinno nam się gdzieś powoli na horyzoncie pojawiać możliwość tutaj wbicia 24 poziomu, żeby to... Chociaż no to może być trudne, nie ukrywam, że to może być trudne. Jeżeli chodzi o upgrade'y, tu 303 kwadryliony, to również może być trudne, a to w sumie nawet na pewno będzie trudne. Chyba, że tu 40, tylko czy to mi aż tak dużo da razy 11 w momencie, w którym tutaj zarabiam 420 bilionów, no to będę zarabiał powiedzmy tam te 5 trylionów, to nie wiem, czy to jest aż takie opłacalne. No nie wiem, powiem wam, że w tym momencie to jest właśnie jeden z tych momentów, w których po prostu, o już 10 aniołków, w których ja po prostu gdzieś się klinuję mniej więcej, przynajmniej na chwilę obecną. No nic, kupmy tu ten profit razy 2, chociaż no to jakoś wiele, wiele nie zmienia. Ile by kosztował 10 poziomów tego? 1,37. W sensie 1,137, tutaj 137 kwadrylionów, to wiecie, bardziej od 100, jak już bym miał 137 kwadrylionów, to bym chyba wolał zbierać na to. No nie wiem. Z drugiej strony, ile może 24 tutaj kosztować? No trochę też. Aniołki się tutaj zbierają, ale dalej w sumie nie mam ich, wiecie, jakoś dużo, więc nie mogę zresetować. Nic nie mogę. Przejdźmy sobie w takim razie na Księżyc. Oczywiście wszystko to mam po... Nie wiem, nie jestem pewien, czy wam pokazywałem, ale wydaje mi się, że na Stówę, że na Marsie mam już wszystkie złocenia.
I mam na nim również naklejkę, więc całkiem fajnie. Swoją drogą powinienem móc zrobić reset na Marsie, jeszcze nie. No nic, trudno. Może jakiegoś megabaksa możemy tu odebrać. Też jeszcze nie. Może na Księżycu chociaż. W ogóle za te megabaksy, to, które ja mam teraz, a mam ich 34, to mógłbym w sumie, to by nie było nawet takie głupie, mógłbym sobie tutaj coś, wiecie, zacząć powoli kupować, żeby móc, chociaż nie no, po co? Zwiększam profit to tylko po to, żeby móc to odbierać megabaksy. Wydaję megabaksy tylko po to, żeby odbierać megabaksy, no to się mija z celem. No nic, ja jestem zmuszony czekać po prostu na nową planetę, bo naprawdę, no, tak jak widzicie, nie mam nawet co z tym goldem zrobić, nie mam jak go za... specjalnie nie mam jak tego golda zainwestować. No ale cóż, okej, moi drodzy, wydaje mi się, że to by było na tyle. Króciutki odcinek, ale po prostu o 44 na 105 naklejek, no coraz bliżej celu uzbierania wszystkich naklejek. Cóż, trochę brakuje, w ogóle z poprzedniego eventu udało mi się taką naklejkę zdobyć, że razy 30 do samochodów na ziemi, no ale dużo lepsze jest niestety, razy 25 do cytryn, tak zauważyłem, że lepiej funkcjonuje ulepszenie do cytryn. No ale dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, ja się z wami żegnam, liczę, że odcinek się spodobał, chociaż na pewno było, wyczuliście, że jestem lekko zmęczony, nie wiem, z czego to wynika, chyba z pogody. Cóż, liczę, że mimo wszystko wam się filmik podobał i do usłyszenia w kolejnych odcinkach, w kolejnych materiałach, czy to z Adventure Capitalist, czy to z innych gier, także trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!